Dzisiaj w środę, trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, Kościół modli się kolektą uszalną w ten sposób. Miłosierny Boże, nieustannie oczyszczaj i umacniaj swój Kościół, a ponieważ nie może on istnieć bez Ciebie, niech kieruje nim Twoja łaska. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Miłosierny Bóg, o tym warto nieustannie przypominać sobie w okresie Wielkiego Postu. To nie jest Bóg karzący, czekający na najdrobniejszy nasz błąd czy nasz grzech. To nie surowy sędzia czy prokurator, który z surową miną i nieukrywaną satysfakcją z dobrze wykonanej pracy i przeprowadzonego brawurowo postępowania dowodowego i śledztwa wydaje bezkompromisowy wyrok, bez możliwości apelacji, skazujący człowieka na dotkliwą i surową karę. Nasz Bóg to Bóg, który pragnie dobra człowieka, który jest w Kościele i który pragnie kroczyć Bożymi drogami. Doskonale wie, jak bardzo tej wspólnocie potrzebna jest Jego troska. Ma świadomość kruchości tych, którzy ją tworzą. Zna ich słabość i wie, jak łatwo jest im upaść w grzech. Dlatego zawsze gotowy jest okazać swoje miłosierdzie. Chce go oczyszczać z tego, co słabe i kruche, ciemne i mroczne, co zniewala i ogranicza, co nie pozwala mu kochać siebie, drugiego człowieka, przede wszystkim Pana Boga, źródło prawdziwej i niewyczerpanej miłości. Chce nie tylko nas oczyszczać, ale też umocnić przez swoją łaskę, abyśmy jako wspólnota Kościoła, umiłowany przez Niego lud Boży, byli świadkami Jego miłości miłosiernej, głosicielami Ewangelii. Tej Ewangelii, w której życie nabiera sensu, w której życie staje się prostsze, łatwiejsze. Jezus mówi: beze mnie nic nie możecie uczynić. Prorok Izajasz mówi: bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwieć, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą.